Cześć i czołem ludziska, z tej strony Kargul z kanału Kargul85, witam was bardzo serdecznie. Wracam we wtorek jest lepszym dniem niż poniedziałek, uwierzcie. Postanowiłem, że nie będę nagrywał jakiejś nowej gry, żeby po prostu sobie chwilę odsapnąć. Mam ochotę zagrać Seven Days'a. Nasuwa mi się tekst z piosenki Jeszcze jeden i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, wiadomo jak to jest. Nagrywamy Seven Days'a i będziemy jechać sobie z koksem. Pokażę wam, jak wyglądają moje ustawienia. W jednym z komentarzy ktoś napisał mi, że nie pokazuję, jak ustawiam sobie świat, a to jest niedopuszczalne. Wydaje mi się, że można nie pokazywać, a czemu nie? No ale jak zaczynam nową serię, nową bardzo starą serię, to pokażę wam, jak to wygląda. Ustawienia defaultowe na 18, długość dnia, nie biegają, bo mięso, które się psuje, nie biega. Agresja normalna, to jest na on. 40 minut dzień i noc, czyli tak po 20. Nie no, tam jest 18 godzin dzień, no to powiedzmy pół na pół. Tu jest na 100%, co 10 dni się odnawiają surowce, jak mnie gdzieś tam nie ma. Zostawiam plecak, jak mnie zjedzą. 60 sekund mnie pamiętają, później mają sklerozę. Na medium, na 100% spawn, czyli pojawianie się zombiaków. Co jeden dzień będzie przelatywał samolot, gdzieś mi to zostawiał, ale nie będę widział, gdzie to jest. No i nie czytuję. Także tak to wygląda. I tak jedziemy z koksem. No, wczoraj był bardzo ciekawy dzień. Wszystkie sejwy poszły psiną dal. Także i te, które miałem, które nagrywałem serię, i te, które grałem sobie tak, między seriami. I wszędzie musiałbym zaczynać od początku, więc niektórych gierek pewnie nie będę ruszał, bo trochę nudno. Ale niektóre są takie, że po prostu no uwielbiam w nie grać, więc nie ma takiej opcji, żebym sobie na przykład Seven Days'a nie pograł, bo to by było przegięcie. No, no zobaczcie, jak to wygląda. Twórcy się tak bardzo starają, żeby gra była fajna, że aż szkoda nie pyknąć sobie w nią. Dobra, zrobimy sobie tak. Tu mamy krzaka, fajnie. Od razu pierdykniemy sobie pióreczka. Nie chciałem nasuwać w drewniane gniazdo. A co to kurna jest? No dobra, czasami jeszcze zdarza się, że coś próbuje strzelić i nie możesz. A co jest kurna tu? No widzicie. Ale to się nie ma co przejmować. Wersja alfa. Przestaną dodawać te różne dodatkowe rzeczy i wezmą się za optymalizację kodu. To wtedy będzie można im wytykać takie rzeczy w stylu: słuchajcie, przydałoby się jednak, żebyście zrobili coś z tym, bo nie można coś kliknąć, nie można coś uderzyć. No a później. Na wszystko przyjdzie czas. Na dopieszczanie szczegółów. Dobra, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie... Czy ja mogę? Nie mogę, bo nie mam kamienia. Nie ma kamienia. Nasuniemy go kilka razy. Powinno coś wypaść. Mamy jeden kamyczek. Może coś znajdę na glebie, co? Byłoby szybciej. Aż! Kurczaki. Byłoby coś szybciej. Nie byłoby nic szybciej, bo tu kurna nic nie ma. Nie wiem, co oni... Kamyków tu nie mają w tym biomie. Dobra, kamyków w biomie jest. Napierdzielę. No dobra. No to chyba czeka mnie nasuwanie. A mogę spróbować jeszcze jedną rzecz. Czekajcie, to powinno być gdzieś tu. Spróbujemy, czy tym można nasuwać, wiecie? Bo to by było dobre. Pewnie byłoby lepsze niż... Ale chyba nie będzie wypadać kamień z tego. Będzie, czy nie będzie?
Nie będzie. Coś napsuli tu. Bardzo tu napsuli. Jeszcze tam mamy ten kamyczek. No dajcie spokój. Początek jest naprawdę przerypany tu. Dopóki nie zdobędziesz tych kilku kamyków. Będzie coś z tego? Patrzcie. No nie, nie będzie. Dobra, widzę, że nic z tego. Mamy trzy, jeszcze potrzebujemy dwa kamyczki. Już poświęcę tą rękę. Wiem, że to jest drastyczne, jak pisaliście. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, za świeczki pod ostatnim filmikiem. Uśmiałem się. Za subskrypcję, za miłe słowa o tym, że tam jestem pozytywny bardzo. Staram się być pozytywny na fonii, żeby nie było nudno i żebyście nie złapali doła. Czy ja już mam? Mam, to po cholerę suwam. Co jeszcze nie mam? Co ja... Jak to się stało, żebym się wyzbył całego drewienka? Będzie boleć ręka? Będzie. Jedno. Dobra. I rób szybko tą siekierkę, bo szkoda ręki. Dobra, mamy. I teraz tak. Narąbiemy sobie drewna trochę. Myślę, że to dobre rozwiązanie. Zrobimy przy okazji całą tu tą misję. Te 8 misji różnych z podpunktami sobie zrobimy. To się przewróciło. Widzę, że tu też jest jakieś... Może mi się to przydać. Dobra. A, tam sobie łazi jakiś jelonek. Przyda mi się drewno. Porąbiemy trochę. Okej, ja sobie zrobię taki myk, że sobie wrzucę drewienko tu. To wtedy od razu widzę na pasku, ile mam tego drewna. To jest całkiem przydatna rzecz. Ten pasek mógłby być dłuższy tu. Taki niekoniecznie, że od 1 do 8. Ale czasami fajnie po prostu wiedzieć, ile czegoś już mam. Może trzeba by dać im taką propozycję, żeby nie wiem, można było z surowców zaznaczyć, który chcesz i gdzieś tam jakaś liczba się pojawia właśnie. Dobra. Teraz mi się siekierka zepsuje. Pobiegniemy sobie jeszcze tu do tego kamienia. Co on się zmęczył się? Szybko się zmęczył. Nie wiem. Widocznie to jakiś pracownik korporacyjny był, wiecie? Prawdopodobnie przed apokalipsą zombie. Siedział sobie za biureczkiem i przekładał dokumenty z miejsca na miejsce. I teraz po prostu ruszył się zza biurka i dostał zadyszki. Czego ja nie mam. Nie wiem, coś mało kamyka mam. Nie za dużo tego kamyka wypada, nie powiem. To się jeszcze zepsuło. Wyskrapujemy, zrobimy. A kamyków to nie za dużo wypada z tego. Chyba coś zmniejszyło się. Dalej robimy. Muszę sobie nabrać tych wszystkich. A przy okazji to jeszcze właśnie muszę... Czy ja mam wystarczająco na te wszystkie? Jedziemy. To jeszcze jedne. Dobra. Załóż, będzie ci mega gorąco, ale co tam? O, mam jakieś nawet dwie sztuki. Jak to się... co tu się kurna popieprzyło? Skrapuj to. Narobił nie tego, co trzeba chyba. Put. Pants. Nie wiem, nie wybrało mi. Chyba byłem za szybki po prostu. Okej. Nasuwamy dalej, niech się tam robi to. Będzie mniej z misji.
nie będą tak wkurzać po tej stronie. No dzisiaj, na dzisiaj misja to zrobienie misji. No tak to będzie wyglądać. A jak wam minął poniedziałek? Napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy, czy coś się ciekawego działo, czy był pechowy, czy nie był pechowy poniedziałek. Mam nadzieję, że był lepszy od mojego. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, mamy misję zrobioną, spoko. Spoko loko. Zrobimy teraz tak zwany unboxing. Zobaczymy, co jest. Proch czarny. Może być. A w samochodzie? Co jest w samochodzie? To jest pytanie. To jest pytanie. Wow, no niemożliwe. Od razu na dzień dobry. Takie cuda. Schemat snajperki? Okej. Myślę, że mogę przyswoić takie coś. Myślę, że może mi się przydać. Przejrzę sobie jeszcze tu. Plecaczek jest jeszcze. W plecaku czasami fajne rzeczy są. Dobra. Okej, wygląda to nieźle. Myślę, że mogę zaopiekować się jeszcze drewienkiem. W ogóle to tych... Zrobimy sobie trochę, żeby nabić... Nabić level. Tak, nagrywam. Widzę, że mam pytanie w stylu nagrywać. Tak, nagrywam właśnie serię 7 Days'a. Niestety szkoda trochę, że zaczynam od początku, ale początki czasami są fajne. W grach właśnie takich często jest tak, że po prostu fajne są początki. No bo fajne ze względu na to, że pojawiasz się w nowym miejscu. I znów musisz sobie pozbierać wszystko, żeby przetrwać pierwszą noc. To jest takie wielkie zamieszanie. Nie wiesz, gdzie jesteś. Nie wiesz, gdzie będziesz nocował. Nie wiesz, co cię za chwilę zje. I to jest zarąbiste w takich gierkach. Oczywiście w gierkach, nie wiem, w życiu realnym nie za bardzo bym chciał się pojawić w takich czasach, w których na każdym kroku coś próbuje cię zjeść. Czy to zombiaki, czy to dzikie zwierzęta, czy może inni, którzy chcą przetrwać i uprawiają na przykład kanibalizm, albo są bandytami. Nie byłoby to nic fajnego. Także jak mówię, no tak to wygląda. Pobiegamy trochę jak wariat. A, coś tam mi się pojawiło. No zbieraj to. Atletykę też sobie polepszyłem. Zaraz sobie ogarnę, jak to wygląda. Mniej więcej, jak mapka. Tam mam jakoś królika. Ale nie mam czym dociągnąć jak na razie. Co mam zrobić sobie? Takiego Woodena mam sobie zrobić, więc go zeskrapuję i zrobię sobie po prostu jeszcze raz. Wooden. Proszę cię bardzo. 34. To jest dobre. To sobie zabierz. Zeskrapujemy. Szkoda, że nie można jakoś... Ja to często marudzę w tych grach, co? Szkoda, że nie ma, szkoda, że nie można. Ale fajne by było, jakby można było zaznaczać kilka pozycji, nie wiem, z shiftem. To wtedy bierzesz sobie to całe scrap. Czy coś. No wiem, to tam niekoniecznie jest jakieś niezbędne. I mogłoby czasami... No może faktycznie czasami byłby z tym problem, jakby się zaznaczyło wszystko scrap i wszystkie rzeczy, które masz, poszły się rąbać. To może faktycznie... Może niech nie słuchają mnie. On nie żyje? On żyje. On żyje i będzie chciał mnie zjeść. A ja spróbuję go... ciachnąć. Masz łeb. Masz. A, jakoś w miarę szybko się ogarnąłem z nim. Spróbujemy... O, jak łeb mu urwałem, sorry. Nie chciałem. Może kość będę miał z niego. Kostka mi się przyda, bo to będzie mój pierwszy nożyk
do oprawiania. O, takie coś. Dobra. Okej, okay. Co mamy? Kamyczek. Nie pogardzę kamyczkiem. Muszę mapkę zobaczyć. Oj, oj, oj. Właśnie, chciałem tam pójść. A to jest niestety ten biom, który jak coś tam wejdzie. Nie wiem, dlaczego zwierzaki nie giną, ale jak się wejdzie, to jest radiacja i w ogóle napromieniowany ten biom i się ginie. Tylko zastanawiam się, czy to jest po prostu obwódka taka, że po prostu kończy się tam mapa i dlatego tak jest. Czy są takie ciuchy, których ma się odporność na radiację, czy będzie można tam pójść. Ale to zobaczymy w... nie wiem kiedy. Trochę minie jeszcze, zanim zbiorę wszystkie szmatki, żeby móc nałożyć na siebie i spróbować tam wejść. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Konstrukcja, level 3. Zbieramy. Zbieramy, wszystko może się przydać, naprawdę. Okej, okay. Rozwalimy sobie jeszcze ten kamyczek. Ale się zmęczył trochę. Dobra. Kamyczek, a tu też nie. Tu też nie ma co iść. Pozbieramy sobie te żółte. Tu nie podchodzić. Powinno się zaraz pojawić coś takiego, co by mi świadczyło o tym, że lepiej tam nie właść. Nie wiem, nie pojawia się. Nie będę ryzykował może. Ale... Don't go. Roswell. Widzicie to? W strefie 51 w Roswell. Lepiej tam nie iść. Może to jest związane z tym, może to zombiaki przybyły. Znaczy UFO przybyło i zrobiło z nas zombiaki. Żebyśmy się sami wykończyli. Może tak jest. Dobra, rozwalimy to sobie jeszcze. Jeszcze trochę. Okej, okay, dobra, idziemy do środka. Idziemy do środka i zobaczymy, co mają tu dla nas. W tym. Tu papierek powinien być. Jest papierek. W śmieciach mamy takie rzeczy. Otwarte jest fajnie. Naprawię to. Tu z tego papier wypada. Myślę, że warto... Na początku rozgrywki, jak wiecie, warto zbierać wszystko, bo nie wiadomo, co się przydarzy człowiekowi i co się może przydać. Zajrzymy tu. Się spierdaczyło się. Skrapuj to. Zrobimy sobie siekierkę. No nie będę naprawiał, będę robił nowe, żeby były lepsze. A od naprawiania się chyba skill od naprawiania polepsza, więc też jest to. Nie ma. Może tu. Gdzieś w tym domu na pewno coś schowali. Jestem przekonany, że coś dla mnie tu mają. Zaraz sobie zalukamy, czy coś nie jest pod dechami. Nie, nie jest tu nic pod dechami. Też nie. Może tu. Może tu. Czasami są takie skrytki pod dechami, pod podłogą. Może będzie coś fajnego. Jest coś fajnego. Chyba. Jest pusta przestrzeń. A pusta przestrzeń pokazuje nam... No. Widzę, że trochę... Ale widać coś. Trochę jeszcze cienie są do dopracowania. Okej, okay. I mamy dwa słoiczki. Oj, słoiczek może mi się przydać. Nic tu więcej kurna nie ma, taka... Powiem wam, że taka mieścina dupna. Średnio... Średnio fajna. Ale mają kukurydzę. Może mi się to przydać. Zaczyna się robić ciemno. Nie jest to dobre. I bardzo... Bardzo niefajne. Bo zostaje kwestia, nocujemy w tym domu, czy
wypuszczamy z tego domu, nie? Jeszcze nie wiem. Myślę, że... No właśnie, miałem porobić misję. Misją na dzisiaj miało być zrobienie misji, więc się szybko biorę za to. Robimy łuk. Mamy łuk. Jest dobrze. Jeszcze nie mamy, ale prawie mamy. Dobra. I robimy sobie szybko strzałki. Nie, tam będzie... Aha. A jednak jest. Mam sobie skraftować strzałki. No to robimy szybciutko strzałki. Tam już jakiś zombiak idzie. Tam idzie następny. Już się rozszaleli. Okej. Okay. Co my tam mamy? Wood frame'a. Wood frame'a mam sobie zrobić. No to 3 wood frame. No już do mnie idzie. Niewychowany typior. Masz. 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 Żyleje asfalt. Dobra, jednego nie ma. Jednego nie ma, jest dobrze. Spoko. Zaraz cię ciachniemy. Co ty myślisz? Nie takie rzeczy przetrwał człowiek. Nie jestem nobem w tej grze. Nie zjesz mnie tak. Myślał, że świeże mięsko, które nie zna się na niczym. I się zdziwił. Tam świnkę jakąś widzę. Dobra, oprawmy go. On chciał mnie oprawić, ja go oprawiłem. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co my w ogóle tu mamy. Bo zaczyna się coraz więcej tego robić. A, nie. No to mogę na razie zeskrapować, powiem wam. To nie wiem, to chyba też zeskrapuję. To... Można zeskrapować, patrzcie, jedną rzecz. Wydawało mi się, że nie da rady. Mamy trochę węgla. Założymy na siebie, to sobie zeskrapujemy. Na początku rozgrywki to i tak mi nie będzie potrzebne. Dobra, co mam zrobić? Mam postawić sobie te frame'y. Okej. No postawiłem frame'y. A, upgrade'y jeszcze zrobić, czyli tak jakby je... No zrobimy sobie takie... A nie wiem co sobie zrobimy. Spoko. 2. O, no i świetnie. Co jeszcze mi każą zrobić? A, muszę skraftować bedroll. Bedroll. Sobie skraftuję bedrolla, no czemu nie? Myślę, że można. W jednym z komentarzy właśnie była aluzja, że to jest bardzo ważna rzecz, a ja nie kraftuję bedroli, jak mogę. Jak mogę być taki nieodpowiedzialny. No to zaraz zrobię, spokojnie, patrzcie. Już mamy bedrolla. Bedrolla sobie postawię na drodze. Jak coś będę spieprzał. bo w domu tak średnio, na górze bedrolla, to można złapać się w jakąś pułapkę. Co jeszcze potrzebuję? Campfire. To będzie mój dom na tą noc. Tu jest to zrobione. Tu jest to zrobione. Zrobimy sobie wejście na górę. Tak, już to gdzieś widzieliście, nie? To już raz przerabiałem tak dom. To będzie takie tymczasowa kwatera. Ponaprawiamy sobie to, że mógł wleźć na górę. Żeby mnie nie było tak widać za bardzo.
Okej. Wygląda to nieźle. Spoko. Tu rozwalimy. Robię sobie wejście na górę. W tym miejscu będzie dobrze? Nie, w tym miejscu będzie do bani. Tu będzie totalnie do dupy wejście. Się zastanawiam. Może być tu. Tak, to jak tam. To było idealne wejście po prostu na górę. Jest 20. Ja pierdzielę. Nieźle. Trochę czasu mi brakuje. Muszę się szybko zgarnąć z tym. Nie wiem, zrób 5 na razie. A ja tu szybko rzeźbię. Mamy te. Mamy drabinki. Okej, jesteśmy na górze. Standardowo. Jakiś właz. I tych by się przydało zrobić. Trochę frame'ów. Dobra, zrobimy sobie... tą stronę sobie zrobimy. O. Żeby było zabawnie. Wood frame. Nie wiem, zrobić 10 na razie. Dobra. Sobie tu jakoś powiększymy trochę, żebym nie spadł, żeby można było przełazić. Jak to wygląda? No nie wygląda to jakoś super, ale spoko. Spoko, spoko. Spróbujemy tu przespać. 22. Super. I o to mi chodziło. Co my tu mamy? A tu co? Nic nie ma? Tak. No jest coś. No. Okej. Jest ciemno jak w dupku. Proch mogę z tego zrobić. Ale chyba te torcza można było kiedyś zrobić. Co, z węgla już się nie robi? Panie, naprawdę? To mnie zadziwili. Dobra, zrobimy na razie campfire'a. Fire'ę zrobimy, bo widzę, że potrzebna jest. Kiedyś z węgla się robiło. Z drewna i z węgla można było zrobić sobie. A tu taki psikus. Okej. Mam sobie dać punkt, ale to jeszcze za chwilę. Nie mam niestety tego. I raczej nic sobie nie porobię. No właśnie, nic nie po... Nie mam odpowiednich narzędzi. Jest niezła kicha. Mogę sobie tylko... No, jest niezła lipka. Mogę sobie zjeść to po prostu i tyle. Jak to wygląda? Locate Trader.
Czyżbym... Tu jest coś. Jest jakiś... Jest jakiś ten... Pierwszy NPC-t w grze. A ja jestem w czarnej dupie z... w ciemnym domu. Ale mamy tą. Mamy świeczkę. Sobie tu ją gdzieś ciachniemy. Idealnie. Idealnie nic nie widać. No dobra. Powiem tak, nie chciałbym wychodzić. Bo wiem, czym to się może skończyć. To wyrzucę. Mamy jakieś pierdoły. Mamy kukuryczkę i takie inne rzeczy. Jeszcze jednego tego mam, wooden frame'a. Więc mogę sobie przejść tu i na przykład dać go tu, żeby przez przypadek nie spaść na dół. Okej. No wygląda to... nie za ciekawie. Byłem przekonany, że sobie po prostu zrobię pochodnie. A to ze szmalczyku się robi pochodnie. A szmalczyk się robi niestety w odpowiednim naczynku, którego nie mam. I nie jest dobrze. No nic, nic nie poradzę. Mamy strzały. 48 sztuk. Jest już w sumie nocy. Niedługo pierwsza. Idziemy sobie po cichutku. Tam sobie coś biega. Pochodnia tu oświetla. Niezła kiszka, nie? Ale spoko. Nie boimy się takich rzeczy. Tam jakaś latarnia mryga. Pewnie jest droga jakaś. Przejdziemy się, wiecie? To pierwsza nocka jest. Oj! Już w ostatniej chwili zauważyłem tego kaktusa i jakoś tak mi się... Niech... Kurna, następny kaktus. Normalnie. Nie chciało mi się już omijać tego pierwszego, a drugiego nie widziałem. Taki kurduper był. Ależ tu to wygląda fajnie. Te góry są zarąbiste. A mi się podoba to. Pasmo. Coś tu... jest. Ja pierdzielę, to co? Już mnie coś tu gania. Jeden? Jesteś. Tu. Rozumiem, że to taka mini horda, co? Czy co? Czy tak przez przypadek? Jeszcze się po ciemku z nimi ganiaj. Zostało. Okej.
Tak, wyjście w nocy bez oświetlenia to marny pomysł. Może trochę zwiększę gamę, jak będę renderował ten odcinek, żebyście coś widzieli, bo tu jest po prostu... No nie widzę. Zostawiłem wszystko, co świeci w domu i jest dupa niezła. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Ja sobie szybciutko wracam na posesję. Zanim coś większego mnie nie zaatakuje. I widzimy się z rana. Pójdziemy sobie jeszcze do tego Joela. No, także do usłyszenia rano. A ja gdzieś tu miałem drzwi jeszcze. Drzwi miałem, kurna. No właśnie, dobra. To widzimy się rano, hej! No witam was z rana, ludziska. Przetrwaliśmy noc. Nic się nie działo. Żaden zombiak nie próbował nas zjeść. Myślę, że to jest... Że to jest bardzo dobre. Jak ładnie tu się jest światło, słoneczko podchodzi. No po prostu... Po prostu zobaczcie, czy to nie jest piękne? Po prostu pięknie. Pięknie tymi górkami. Słońce wychodzi. Rano. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj pójdziemy jeszcze zobaczyć to coś u tego Joela. Będzie chwilę dłuższy odcinek, nie za dużo. Ale sam jestem ciekaw, jak to wygląda. A przy okazji jest to do misji. Że będzie miał coś ciekawego, co nam się przyda. Świniak jakiś jest. Przy okazji widzicie, polutujemy coś jak będzie. Tam wodę widziałem. Przejdziemy sobie obok. Woda nam się może przydać. No właśnie, jest jakieś jeziorko, fajnie. A on nie wiem gdzie jest. A już nie chcę. Już. Już nie ma co robić, tylko wyjad ludzi. Oj, jakieś przycięcie. Nie wiem co to oznacza. Tam spoko. Zobaczymy jak to wygląda. No to jest pierwsza przymiarka do właśnie jakichś takich NPC-tów. Tam jakaś mieścina w ogóle jest. Ja! To jest chyba baza Marine. Także pójdziemy sobie stąd, oni będą tam się wysadzać i będą szczęśliwi bardzo z tego, że się wysadzają. I niekoniecznie akurat potrzeba teraz iść tam. Pozbieram sobie piórka. A znów się któryś wysadził, baran. Pójdziemy zobaczyć jak to wygląda. Taka szybka... Szybki wypad. Matko, gdzie to jest w ogóle? Aha, jestem... No nie mów mi, że to gdzieś za tą górą, no proszę cię. Naprawdę? Oj, no i znów się wpierniczy. No chyba za tą górą. Ja cię nie pierdaczę, naprawdę? To nie będzie takie proste. Nie będzie takie proste, bo nie mam pojęcia jak wejść pod górę. Czy da radę tu wejść pod górę? Okej. Idzie powolutku, ale to jest... Nie, tu nie da rady. Nie da rady. Marnie to wygląda. Niezła kicha. Jesteśmy w takim miejscu, że za cholerę nie mogę wejść wyżej. To pójdziemy w drugą stronę. Spróbujemy to z tamtej.
obskoczyć. To już mnie zauważył jakiś baran. Czekajcie, odpocznę chwilę, żeby mi tamten na łeb nie spadł. Spadamy stąd. Okej, odwiększymy sobie atletykę przy okazji. Może jakoś tu. No nie, no. Spróbujemy tam. Z góry ktoś postawił taką, żeby tam nie dotrzeć chyba. No już, już mnie... Zdybała mnie jakaś. Spadaj. Można iść tu pod górę, ale jest bardzo ciężko. Ja pierdzielę. Gdzie on postawił w ogóle ten dom? Ona też idzie tu. Dobra. A odpoczniemy chwilę. O, pozbieramy sobie ten. Co jest? Naprawdę? Zamarza na tej wysokości? Nie wiem, jaka tu temperatura jest. Ale pewnie jest zimno. Ile jest? 25. Spadamy stąd szybko. Znaczy w przenośni spadamy, nie? Bo nie mam zamiaru... Nie chciałbym połamać sobie nic. Dobra, gdzie... Gdzie on w ogóle tą ma? Daleko to jeszcze jest? Bo się okaże, że lepiej jest... No gdzieś tam. Można wielkie szczyty zdobywać. Ale ogólnie bardzo fajnie jest zrobione, no to mi się podoba. Nareszcie to wygląda... Znaczy nareszcie, i tak wyglądało fajnie, ale teraz wygląda jeszcze lepiej, no naprawdę... Naprawdę dbają o tą gierkę. Dawaj. Dawaj. Nie da rady tu podejść, ale to tędy wejdę. No dojdziemy sobie dzisiaj do tego i skończymy odcinek na tym... O, tam jest. Ojojoj. Nie wiem, czy ja tu zejdę, czy ja się zabiję. Może zejdę. Jest nieźle. Jest nieźle. Mogłem pobiec na okrągło. Ale to nie byłoby to. Dobra, spróbujemy tu zejść. Okej. Dobra, dał radę. Tu jest coś. Nie wiem, czego mam się spodziewać. Ale okej. Open. No jestem na miejscu i co? Można tu wejść? Okej. Cześć. Cześć, tu sobie coś płonie. Ciekawe, czy można podbierać te rzeczy. O, można zabrać. Ale nie będę taki. No, nie mogę. Nie jest to możliwe. Co tu jest? Jakaś maszynka, co można tu coś kupić. Spoko. Będę się rozglądał. Tam widzę, to są pewnie te właśnie automaty, co se można wynająć. Collect, take, rent. Można wynająć sobie i powrzucać coś. Ciekawe, będę musiał się temu przyjrzeć. Petrol jest jakiś. Spróbujemy jeszcze zajrzeć tu. O, matko, jak w tej grze dziwnie to wygląda, jak jest jakiś... Oprócz normalnych ludzi, jakiś koleś. Take it down. No właśnie, co ty masz tu fajnego? Masz coś, co by mi się przydało? Nie za bardzo.
Nie za bardzo masz to, co ja bym potrzebował. Sorry, I didn't have what you needed. Come back soon. We restock often. Okej, okay, wrócę tu później. Słuchajcie, na razie kończymy ten odcinek. Jesteśmy w bazie jednego z handlarzy. Ale trzeba będzie znaleźć swoją mieścinę, bo nie można tu zostać na noc. Nie jest tak łatwo. Podobnie, że teleportujecie gdzieś tam poza i radź sobie sam. Ale to już będziemy w następnym odcinku myśleć, co zrobić i gdzie się zadomowić. Na razie tyle. Fajnie, że oglądaliście. Widzimy się w następnym odcinku z 7 Days to Die. Miłego dnia wam życzę. Na razie. Hej. A i nie zapomnijcie. Subskrypcje, lajki i komentarze są bardzo mile widziane. Dzięki wielkie. Na razie. Hej.